młodego artysty, zakładającego pięknych. Nazwisko jest bardzo znane, ale imię też, Aleksander. Więc taka jest tutaj przygoda kolejnej wystawy. Prezentujemy po wystawie, która była zbiorowa, kto pamięta. Bardzo kontrastowa jest to wystawa rysunku. Prace są bardzo autorskie, bardzo niezwykłe. No, trzeba się bardzo nieźle, po prostu dobrze popatrzeć, jaka jest miękkość tych rysunków. Budowa rysunków. To przecież nie tylko chodzi o to, że jest forma konia, ale po prostu cały duch to łuska, jak kapitalnie pracuje. Do tego jest, proszę Państwa, katalog. Te wszystkie prace są wszystkie prace, które są na wystawie, są w katalogu. Jest życiorys artysty i ten. Katalog dzisiaj jest po cenie promocyjnej, ulgowej i normalnej. To tak chciałem powiedzieć. Natomiast oddaję głos artyście. Dziękuję wszystkim za przybycie. Chciałbym najpierw przywitać moich rodziców, którzy tutaj gdzieś są. Brawo! Witam wszystkich profesorów z Akademii Sztuk Pięknych, szczególnie moich profesorów, moich promotorów, studentów, przyjaciół, no i wszystkich gości, którzy tutaj chcieli przyjść. Rysunki to są z ostatniego roku, nad którymi pracowałem. Na szczególnie mi zależało na pokazaniu rysunku, bo z rysunkiem już pracuję od 3 lat na Akademii Sztuk Pięknych. Także dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję galerii z Apoloniuszem Węgłowskim na czele i za piękny tekst do katalogu. No i znowu dziękuję też moim rodzicom za wyrozumiałość i to nie wyszło. Proszę Państwa, teraz dziekan Ostoja była z ramienia Akademii Sztuk Pięknych. Dziękuję za możliwość głosu. Ja tylko podam może kilka informacji, bo Olek robił dyplom w pracowni projektowania książki u profesora Macieja Buszewicza, ale robił aneks z malarstwa u profesora Adama Styki, którego też mamy zaszczyt tutaj gościć. Tak, drugi manek sobie. Drugi manek. Od 2009 roku, zaraz po dyplomie, pracuje Olek na Wydziale Grafiki w pracowni rysunku prowadzonej przez profesora Jacka Staszewskiego. Serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że ta wystawa też zapoczątkuje, być może, dalszy ciąg wystaw młodych pracowników w galerii TES, na co mamy wielką klapkę, aby się tutaj pokazywać. Lecz tylko grafika, przepraszam. Ja mówię we własnym imieniu. Także serdeczne gratulacje i tyle ode mnie. Brawo.